Pani Mario, to pamiętam taką kampanię, w której wzięła Pani udział razem z innymi gwiazdami. Ona się nazywała bodajże Solidarność Kobiet Ma Sens. I tak się zastanawiam, jakie cechy muszą mieć kobiety, żeby ten sens i żeby w ogóle udała się ta solidarność, nie tylko na kolorowych ulotkach. Dokładnie, bo to jest takie słowo, które gdzieś tam brzmi i ono tak gdzieś tam pulsuje w naszych głowach, ale ja już nieraz się przekonałam i myślę, że moje doświadczenie mówi mi to i podpowiadają różne sytuacje, że jeżeli ja tylko wspieram inne kobiety, jeżeli dzielę się nimi energią, to one są cudowne, one oddają, one też chcą się dzielić. Jest coś takiego, no, że jak kobiety spotkają się razem, już w pewnym, myślę, wieku, nie ma między nimi rywalizacji, nie ma między nimi... no takiej jakiejś dziwnej wymiany, ponieważ już mają może rodziny, dzieci, to już też inaczej się wtedy do tego wszystkiego podchodzi i wielokrotnie widzę, jak one potrafią wesprzeć mnie w trudnej sytuacji. Mężczyźni są cudowni, mój mężczyzna jest cudowny, ale jednak kobieta zrozumie drugą kobietę, po prostu to samo doświadczenie. Co nas wyróżnia? Polskie kobiety. Jesteśmy bardzo oddane, potrafimy wiele znieść i nie mamy chyba tylu kaprysów, co inne kobiety. Chyba też od mam, od babci się taką dostawało wiedzę, taką naukę. Ja myślę, że ja to bardzo lubię, że nie mamy tych kaprysów, że potrafimy bardzo dużo naprawdę zorganizować rzeczy. No i myślę, że no, to jest niezwykle cenna i piękna zaleta. Wspomniała Pani, że Pani nie musi sobie już nic udowadniać, a czy są takie sytuacje, kiedy robi Pani pewne rzeczy, żeby udowodnić córce, że można? Staram się zawsze Poli mówić, że jest wspaniałą, kochaną, piękną, mądrą dziewczynką i zasługuje na wszystko, co sobie wymarzy. Jest coś takiego niesamowitego, że ja też wierzę, że dzieci są mądre i że dzieci są w nam w jakiś sposób dane na chwilę, że one nie są tutaj, żebyśmy je jakoś jako rodzice mieli, tylko że one do nas przychodzą na ten moment, do momentu ich dorosłości i tak jak my zadbamy o tą relację rodzice odpowiedzialnie, mądrze i tyle, ile my się od tych dzieci też nauczymy, no to jest, myślę, niesamowity dar. No staram się taką budować siłę i dumę w mojej córce i stawiam na to. Lejabecka.